Dziś w odcinku nowe BMW 1, F-150 Lightning Supertruck, 911 z silnikiem F1 i Jeep Gladiator Mopar. Zapraszam do oglądania. BMW zaprezentowało nową generację serii 1, która zadebiutuje na rynku w październiku 2024 roku. Nowa odsłona kompaktowego hatchbacka oferuje więcej mocy, nowocześniejszą technologię i zaktualizowany wygląd, który może budzić mieszane uczucia. Pod maską do wyboru są 4 silniki, 2 benzynowe i 2 diesle. Najmocniejsza jednostka M135 generuje 296 koni mechanicznych i pozwala na sprint do setki w zaledwie 4,9 sekundy. Nowa seria 1 dostępna będzie zarówno z napędem na przednią oś, jak i na 4 koła X-Drive. Wnętrze przeszło gruntowną modernizację, zastosowano w nim podwójne ekrany, zestaw wskaźników i ekran dotykowy obsługujący najnowszy system informacyjno-rozrywkowy BMW iDrive 9. Wraz z nową generacją BMW wprowadza też zmianę w nazewnictwie swoich modeli. Zrezygnowano z oznaczenia i, tak więc na przykład M135i X-Drive staje się M135 X-Drive. Ceny nowej serii 1 znacznie wzrosły w porównaniu do poprzedniej generacji. W Niemczech bazowy model 116 kosztuje 32 tysiące euro, czyli około 141 tysięcy złotych, a najdroższy wariant M135 X-Drive 56 tysięcy euro, czyli około 240 tysięcy złotych. Oficjalnych cen w Polsce jeszcze nie ma. Nowa seria 1 będzie sprzedawana w Europie, ale podobnie jak poprzednia generacja, nie trafi do USA. Czy nowa seria 1 to hit czy kit? Z pewnością oferuje ona sportową jazdę i nowoczesne wnętrze. Wygląd może jednak budzić mieszane uczucia. Nowa generacja stała się lekko podobna do Kia Ceed, jak możecie tutaj teraz zobaczyć porównanie. Mi osobiście to BMW się bardzo nie podoba i mam nadzieję, że nie będą kolejne i inne modele też szły w taki wygląd. Ford wraca na Pikes Peak z elektrycznym potworem. Po ustanowieniu rekordu w klasie otwartej w 2023 roku za pomocą Supervana 4,2 Ford szykuje się do kolejnego wyczynu. Tym razem gwiazdą będzie F-150 Lightning Supertruck. Ekstremalna wersja pick-upa z prawie 3000 kg docisku za kierownicą zasiędzie Romain Dumas, rekordzista Pikes Peak. Supertruck czerpie inspirację z seryjnego F-150 Lightning, ale bliżej mu do Supervana 4,2. Podobnie jak van został opracowany ze współpracy z firmą Start, specjalistą od elektrycznych aut wyczynowych. Moc, szczegóły nie są znane, ale biorąc pod uwagę wcześniejszego Supervana, możemy spodziewać się podobnych wartości, czyli około 1500 koni mechanicznych. Kluczowa dla jazdy na Pikes Peak będzie siła docisku. Supertruck z pewnością jest lżejszy od seryjnego F-150, ma odchudzone wnętrze, panele, nadwozia z włókna węglowego. Oczekiwać można też fotela wyścigowego FIA, hamulców klasy Motorsport i opon wyścigowych. Wyścig odbędzie się w niedzielę 23 czerwca. Czy Supertruck pobije kolejny rekord? La Zante Tag Championship. Porsche 911 z silnikiem F1 o mocy 625 koni mechanicznych. Firma La Zante przedstawia swój najnowszy projekt Tag Championship, limitowaną edycję Porsche 911 zbudowaną w hołdzie dla zwycięstw McLarena w Formule 1 w latach 80. Wyprodukowanych zostanie tylko 3 egzemplarze, z których każdy będzie reprezentować jeden z tytułów mistrzowskich. Sercem Tag Championship jest prawdziwy silnik F1, 1,5-litrowy, podwójnie doładowany silnik V6. Dzięki temu Tag Championship osiąga imponujące przyspieszenie i prędkość ponad 200 mil na godzinę. Moc przenoszona jest na koła za pośrednictwem zmodyfikowanej 6-biegowej skrzyni manualnej z generacji 993. Aby obniżyć wagę, La Zante zastosował włókno węglowe w wielu elementach nadwozia. Wnętrze również zostało odchudzone, ale nadal oferuje takie udogodnienia,
jak lekka klimatyzacja. Cena Tag Championship nie została ujawniona, ale biorąc pod uwagę rzadkość, specjalną konstrukcję i niepowtarzalny silnik, można śmiało założyć, że będzie to bardzo drogi samochód. A teraz coś dla fanów offroadu. Mopar Jeep Gladiator w limitowanej wersji. 250 egzemplarzy dla entuzjastów motoryzacji. Miłośnicy właśnie offroadu, którzy szukają wyjątkowego i spersonalizowanego pojazdu, mogą teraz cieszyć się nowym, limitowanym wydaniem Mopar Jeep Gladiator. To coś więcej niż zwykły pick-up, to kwintesencja personalizacji i mocy, wyprodukowana w zaledwie 250 egzemplarzach i dostępna w cenie 72 tysięcy dolarów USA. Z ciągnięciem i rejestracją w Polsce kwota auta zrobi się znacząco wyższa. Czarne nadwozie Jeepa Gladiatora Mopar staje się idealnym płótnem dla topograficznych grafik szlaku Rubicon, które zdobią maskę, boki i tylne drzwi. Czerwone obramowania podkreślają dynamiczny charakter pojazdu, a logo Jeep Performance Parts dodaje mu sportowego charakteru. Niestandardowa plakietka Mopar na tylnych drzwiach dumnie informuje o przynależności do limitowanej edycji. Mocny charakter Gladiatora podkreślają 17-calowe aluminiowe koła z czarnymi wstawkami, na których zamontowano terenowe opony Falken. Wytrzymałe osłony progowe Mopar chronią nadwozie przed uszkodzeniami, a trójramienna osłona grilla nadaje pojazdowi agresywny wygląd. Wnętrze Gladiatora Mopar to oaza luksusu i komfortu. Dwukolorowe skórzane fotele obszyte czerwoną nicią zapewniają najwyższy poziom komfortu i stylu. Logo Mopar na przednich fotelach subtelnie podkreśla wyjątkowy charakter pojazdu. Czerwone, kontrastowe przeszycia zdobią kierownicę, fotele i panel instrumentów, a czerwony podbokietnik środkowej konsoli dodaje wnętrzu sportowego charakteru. Czarna podsuwitka Mopar i czarne listwy progowe dopełniają elegancki wygląd. O limitowanej produkcji tego wyjątkowego pick-upa przypomina niestandardowa plakietka umieszczona tuż za dźwignią zmiany biegów. Pod maską Gladiatora Mopar znajduje się mocny 3,6-litrowy silnik Penstar V6, który generuje 285 koni mechanicznych. Nie jest to zabójczo dużo, ale do codziennej jazdy i w teren wystarcza. Jeep Gladiator Mopar w limitowanej edycji to idealny wybór dla tych, którzy szukają niepowtarzalnego i spersonalizowanego pick-upa, który łączy w sobie styl, komfort i moc. Z pewnością wyróżni się z tłumu i zapewni niezapomniane wrażenia z jazdy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i że jesteście. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to właśnie teraz jest odpowiedni moment. Zapraszam, ponieważ zbliża się kolejny konkurs na 50 tysięcy subskrypcji. I co? Widzimy się za tydzień we wtorek o 18:00.